Dzień dobry. Przez ostatni tydzień pracowałem nad dźwiękiem i mam nadzieję, że już lepiej mnie słychać. Tradycyjnie linki do wszystkich wykorzystywanych materiałów znajdziecie w opisie filmu. Liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali porozumienie koalicyjne. Nie przekazano szczegółów uzgodnień, a co za tym idzie, nie ma ustaleń dotyczących ponownego głosowania w przypadku zatrzymania ustawy w Senacie lub weta prezydenta. Z perspektywy dni można stwierdzić, że miało to na celu wyciszenie burzy medialnej wokół problemów w PiSie. Jarosław Kaczyński zasiądzie w przyszłym rządzie na stanowisku wicepremiera, poinformował o tym szef klubu PIS, Ryszard Terlecki. Prezes Prawa i Sprawiedliwości miałby sprawować bezpośredni nadzór nad Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli nad Zbigniewem Ziobro, Mariuszem Błaszczakiem i Mariuszem Kamińskim. Wiadomo, że prezes PIS głównie będzie zajmował się kontrolowaniem Ziobry, w celu utorowania miejsca dla jego następcy, Mateusza Morawieckiego. Nie jest to w pełni potwierdzona wiadomość, ale jest to logiczne i dość dobrze tłumaczy przyczyny konfliktu między liderami zjednoczonej prawicy. Cezary Tomczyk, nowym szefem klubu Koalicji Obywatelskiej, jest bliskim współpracownikiem Borysa Budki niedawnym szefem sztabu Rafała Trzaskowskiego. Jego kontrkandydatką była Urszula Augustyn. Wybór Tomczyka, który nie był związany z Grzegorzem Schetyną, wydawał się być najlepszy. Jadwiga Emilewicz odchodzi z porozumienia. Podjęłam decyzję o opuszczeniu porozumienia Rasława Gowina. Po wielu latach wspólnej pracy nie jest to decyzja łatwa, ale spośród dostępnych możliwości najrozsądniejsza i jak sądzę najuczciwsza. Tak swoją decyzję skomentowała na Twitterze. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, że rekonstrukcja rządu nastąpi w przyszłym tygodniu. Oświadczył prezydencki rzecznik Bożej Spychalski. Rekonstrukcja zakłada zmniejszenie liczby ministerstw z 20 do około 14. Te liczby nie są oficjalne i ulegają ciągłym zmianom. Liczba ministrów z Solidarnej Polski i porozumienia Jarosława-Gowina ma ulec zmniejszeniu do jednego na dane ugrupowanie. Do tej pory było ich po dwóch. Z Ministerstwem Rolnictwa zapewne pożegna się Jan Krzysztof Ardanowski, który jasno wyrażał swój sprzeciw wobec piątki dla zwierząt. To już wszystko na dziś. Dzięki za obejrzenie, i do usłyszenia w następnym filmie.